Cześć, witam Was serdecznie. Maciej Racki, Biuro Nieruchomości Happy Home z Łodzi i Rafał. Witam Cię serdecznie. Cześć, Maćku. Słuchajcie, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać troszeczkę o rynku najmu. Akurat jesteśmy po nakręceniu kilku odcinków na nieruchomości tutaj w Łodzi. I tak nasunęła nam się taka myśl i rozmowy podczas jazdy autem. Ponieważ tutaj Rafał chce się przeprowadzić do Łodzi i rozmawialiśmy w aucie o mieszkaniach na wynajem. I tak go wszystko boli. No, przede wszystkim chyba chodzi o ogłoszenia, że chcemy o tym porozmawiać z Wami i żebyście sami nawet odpowiedzieli gdzieś tam później w odpowiedziach w komentarzach. Żeby troszeczkę Rafałowi pomóc i nam ogólnie, bo rynek najmu jest tak przedziwną rzeczą, że te mieszkania są raz wystawiane na portalach, które są bardzo niewidoczne. My wystawiamy, robimy to dobrymi aparatami, opisujemy wszystkie nieruchomości, a Ty masz złe doświadczenia. Znaczy, może nie tyle co złe doświadczenia, ale jak przychodzi mi przeglądać te wszystkie oferty, to z czym mam najczęściej problem, to jak wyglądają zdjęcia na przykład mieszkań, bo nie oszukujmy się, jak otwieram ogłoszenie, jak otwieram ogłoszenie, to interesuje mnie to, żeby zobaczyć, jak dane mieszkanie wygląda. A kiedy ja na zdjęciu mam na przykład zbliżenie na okulary, które leżą sobie gdzieś na jakiejś sofie, albo drobne zbliżenie na lampę, albo drobne zbliżenie na umywalkę w łazience, to mi takie zdjęcia są do niczego niepotrzebne, bo one mi kompletnie nic nie mówią o tym, jak dane mieszkanie wygląda. To może być dodatek jakiś. Tak, to może być dodatek. Taki... Dokładnie, ale w momencie, jak jest to 90% ogłoszenia, mam 10 zdjęć i tylko jedno zdjęcie pokazuje trochę większy plan i pokazuje w sumie kawałek sofy i kawałek kuchni, to mi nie pomaga w ogłoszeniu. Ale to widziałeś pewnie jakieś firmy, jakieś osoby prywatne miały pewnie jakieś dobre zdjęcia zrobione. Tak, często się zdarzają dobre zdjęcia, tylko że najlepiej robią to firmy, które wiedzą już, jak powinno to wyglądać, a kiedy pojawiają się zdjęcia osób prywatnych, to często zdjęcia są robione telefonem i są robione pionowo. Jak jest zdjęcie zrobione pionowo, jak jest w korytarzu, to jeszcze tak nie przeszkadza, ale jednak jak jest... Robienie zdjęć telefonem to zero profesjonalizmu, powinien to zlecić firmom, które się tym zajmują, przede wszystkim pokazać całą nieruchomość, no bo jak można inaczej... Ktoś ma podjąć decyzję na podstawie zdjęć o tym, czy w ogóle chce zgłosić się do wynajmującego o zobaczenie takiego mieszkania, skoro ze zdjęć zupełnie nic nie wynika. Ale to jak przeglądasz jakieś portale, tak? Bo ja głównie działam na, też mogę śmiało polecić, jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Otodomem, a więc Otodom OLX. Obecnie przeglądałem na OLX-ie, ale z OLX-a dość często przekierowywuję na Otodom, w zależności gdzie są zamieszczone. To sama firma, można powiedzieć. Więc. W zależności gdzie jest zamieszczone dokładnie dane ogłoszenie i na Gradce. Na Gradce wygląda to... Jest mniej trochę tych ogłoszeń, ale wygląda to trochę lepiej, prawdopodobnie przez to, że chyba ogłoszenia są płatne. Zamieszczenie ogłoszenia wszędzie może być płatne. Na OLX-ie nie. Na OLX-ie nie jest płatne zamieszczenie. Przy wynajmie? Chyba nie jest. Nie, tak mi się wydaje, że chyba nie jest. Jest. Jest najem, tylko że wiesz, co innego jak ty wstawiasz jedno ogłoszenie, a co innego jak ja wstawiam kilkanaście. I dlatego też może pierwsze jest, nawet nie wiem jak jest, jeżeli chodzi o prywatną. Może do jakiejś określonej liczby po prostu, tak, że... Tak. Ale to też jest, nawet chciałem Ci pokazać ostatni projekt, bo przygotujemy takie mieszkanie na Stockiej, gdzie jest 20 metrów. Akurat ja w taki sposób polecam jakby mieszkania, bo klient do mnie przychodzi i pokazuje, załóżmy, nie wiem, taką planszę, czy pokazuje zdjęcia mieszkania, jak będzie wyglądało na przykład. Możecie też zobaczyć sobie, widzowie nasi, jak wygląda na przykład mieszkanie 20-metrowe. Tu widać wszystko. Jak będzie wyglądała kuchnia, jak będzie wyglądała łazienka, przedpokój, kanapa. Na tamtej drugiej planszy wygląda, jak pokój będzie wyglądał. Więc myślę, że takie rzeczy są też ważne. Czy to pokażecie, słuchajcie, na planszach, czy to zrobicie dobre zdjęcia, dobre opisy, bo to też jest ważne, słuchajcie. Opisy są moim zdaniem rzeczą najważniejszą przy wynajmie czy przy sprzedaży.
No bo ty zwracasz na co uwagę? A obecnie bardzo interesuje mnie to, czy jest podane na przykład, czy pod blokiem jest miejsce parkingowe, czy są dodatkowo płatne, czy nie. A czy teren jest ogrodzony, bo to też ma znaczenie w przypadku samochodu. To jest mało, no to już na to można przymknąć oko. Ale na pewno znaczenie ma podanie, czy są jakieś sklepy w okolicy. Jakieś podstawowe małe spożywcze, albo jakiś większy hipermarket. Jak jest komunikacyjnie to rozwiązane, czy jest jakiś tramwaj, czy coś. Czynsz, kaucja. Czynsze najlepiej, żeby były podane z opłatami. Nawet w jakichś widełkach, no ale powinno to być. No bo jednak jak się szuka tego mieszkania, to ma się mniej więcej orientacyjnie, ile by się chciało na nie przeznaczyć. Jak teraz znajduje się ogłoszenie, gdzie niby jest za wynajem 1800, ale reszta opłat pozostaje kompletną niewiadomą, no to ciężko jest mi podjąć jakąkolwiek decyzję. Niektórzy też to wystawiają po to, żeby jakby przyciągnąć troszeczkę klienta i żeby on zadzwonił, żeby się dopytał. Nieraz tak firmy robią. Dla mnie troszeczkę jest to strata czasu. Wolę przygotować ofertę od A do Z, żeby każdy klient wiedział, o co chodzi. No bo później mniej czasu tracisz na tą komunikację telefoniczną, tak? Zadzwonisz, to już dzwonisz, żeby się umówić. Mnie to też odpycha z drugiej strony, jeśli w ogłoszeniu nie ma podanego wszystkiego, czego chcę. No jeśli na przykład widzę, że coś jest ewidentnie zakłamane, na przykład zdjęcia będą zakrzywione, będą robione tak zwanym rybim okiem, no to mnie odpycha, bo czuję po prostu, że mieszkanie na pewno jest dużo mniejsze niż być powinno. Też jakieś takie drobne pierdoły, gdzie widać, że mieszkanie jest całe po remoncie, wszystko wygląda ładnie, a później jest zrobione zdjęcie łazienki i łazienka pomimo tego, że jest mała, to ma wannę zamiast kabiny prysznicowej. No, no to wiesz, no to każdy. Wiesz, ty zwracasz uwagę na wannę, niektórzy chcą mieć wannę, szybę, deszczownicę. Niby każdy tak, ma swoje jakieś tam potrzeby, nie? No, myślę, że to i tak, tak uważam, że rynek troszeczkę poszedł do przodu. Już od 3 lat, nie wiem jak w innych miastach jest, ale w Łodzi zaczęli inwestować w sprzęt i pośrednicy, i osoby też prywatne już wiedzą, że ta wartość dodana, więc lepszy aparat, jakiś właśnie lepszy opis, czy jeszcze jakiś wirtualny spacer. Teraz na przykład, bo ty wiesz, akurat byłeś też na Pomorskiej, dzisiaj podpisywaliśmy akt Juliusza, jutro będziemy wystawiać to ogłoszenie, więc na mieszkaniu w czteropokojowym mamy wirtualny spacer, jeszcze mamy najazd dronem, więc też te wartości, które są dodane, na pewno będą procentować. Ktoś mówi, że a po co mam wydawać na wirtualny spacer 500 zł, na drona 500 zł. No właśnie to jest to, że później to można... To później przekonuje, bo może jednak sprawić, że ktoś zadzwoni albo zdecyduje się na takie mieszkanie. Też, tak, zdecyduje się na takie mieszkanie, a nie inne. No bo nie oszukujmy się, pierwszy kontakt, no to kupujemy oczami. Oczami. A jeśli nie widać na obrazku tego, czym jestem zainteresowany, albo jak jest urządzone kompletnie bez jakiegoś pojęcia, czyli to będzie coś w takim kolorze, to będzie dorzucone coś w zupełnie niepasującym kolorze, albo jakoś się przełamujące, że to będą jakieś stare meble, do tych starych mebli są dorzucone niby nowe meble, no to to też nie wygląda dobrze. A ty mieszkasz w jakiej miejscowości? Ja mieszkam póki co w Sulejowie, to jest takie miasteczko do 10 tysięcy. A tam są mieszkania na wynajem? Patrzyłeś? Nie, tam raczej nie ma. No, jak już to całe chałupy wynajmują, no bo to jednak ludzie się wyprowadzają stamtąd, przynajmniej w moim wieku, nie oszukujmy się. No dlatego ty też chcesz się wyprowadzić. Tak, też chcę się wyprowadzić. Łodzi, bo tutaj masz pracę. Tu mam pracę klientów, także siłą rzeczy. No to super. No ja myślę, że i tak rynek najmu w Łodzi to się bardzo mocno rozwinął. Coraz więcej tych mieszkań, słuchajcie, będzie oddawanych. Wczoraj miałem taką rozmowę z deweloperami tutaj z Łodzi. Nie ma żadnego mieszkania wolnego na najbliższy rok. Więc trochę tych mieszkań jest wykupionych. Ludzie chcą inwestować, więc teraz nawet, nie wiem, ty szukasz dwupokojowego czy... Trzypokojowego, bo potrzebujemy też trochę miejsca do pracy, żeby wstawić jakieś biurko. No to dla nas też jest takim dodatkowym, dość dużym wymogiem. Bo... A dużo jest tych mieszkań? Bo ja nie przeglądam akurat. Jeśli wrzucimy na przykład na Elixa, dajmy na to, bo najczęściej tam szukamy, no to ofert wychodzi naprawdę sporo, bo to jest 60, 80, nawet 100 ofert z takimi mieszkaniami, które spełniają te nasze podstawowe kryteria, czyli te trzy pokoje i tam do 3000, jeśli chodzi o opłaty niby, no tak? Do 3000 zł to spokojnie znajdziesz. Tak, wychodzi dużo. Wychodzi niby dużo tych ogłoszeń, ale później jak się zaczynamy w to zagłębiać, to wychodzi, że ogłoszenia, którymi bylibyśmy ewentualnie zainteresowani, to są 2-3 mieszkania. No bo tutaj, tu na przykład są same ściany. Niby jest mieszkanie, które ma
trzy pokoje, ale w tych trzech pokojach jest więcej ścian niż przestrzeni jakiejkolwiek, bo na przykład zostało zrobione z 40 metrów kwadratowych. No ale to... wiesz, że to jest zrobione też dlatego, bo wszyscy się rzucili na kawalerki. Kawalerki kupować. Rzeczywiście nie ma tych kawalerek, ale ludzie pomyśleli o tym, ci inwestorzy też tak samo, że ludzie też będą potrzebować mieszkań dla rodziny. Większych. Trzypokojowych, nawet czteropokojowych. Myślę, że zobaczysz, że za jakiś maksymalnie rok do dwóch lat to ludzie będą wynajmować ale domy. Jeżeli będzie tak. tylko taka możliwość, to ludzie będą wynajmować domy. Jest coraz więcej takich ogłoszeń i też zauważyliśmy... Różnica cenowa jest bardzo niewielka, bo jak kiedyś zupełnie sporadycznie wzięliśmy zamiast trzech pokoi to cztery albo pięć pokoi, to różnica w cenie pomiędzy trzema pokojami była 100, 200, 300, jeśli było na przykład urzucone w bardzo wysokim standardzie. No bo zobaczcie, zakup domu wyremontowanego mniej więcej jest to tam od 500 do 700 tysięcy, w zależności też jaki dom oczywiście. Druga sprawa jest taka, że nie ma tego aż tak dużo, ale myślę, że będą się takie domy budować i one będą pod wynajem, bo bardzo dużo ludzi chce teraz już wynajmować, nie chcą kupować, nie chcą mieć tego bata na szyję, 30 lat kredytu mając 40 lat i później w wieku 70 lat dopiero spłacić, więc chcą żyć troszeczkę wolniej, chcą być bardziej finansowo, może te pieniądze w coś innego zainwestować chcą i będzie to przyszłość. Wierz mi, że to idzie też z zachodu i bardzo, bardzo dużo ludzi będzie inwestowało tylko w wynajem, chcą zwiedzać, chcą coś innego robić, tutaj mają bat na szyję. Tak, tak to idzie. Tak. 70% teraz, jak Jakub był na wyjeździe Midel u znajomych tutaj w Anglii, w Wielkiej Brytanii, to tam jest 70 czy 80% mieszkań wynajętych. Ludzie wynajmują, nie kupują. Po prostu tak żyją, tak się lepiej żyje. Dzisiaj jesteś tutaj, jutro się przemieszczasz gdzieś indziej. Tak, dokładnie. I z całą rodziną to można robić, można inwestować, można dziurki w ścianie zrobić. Trzeba doprowadzić później to mieszkanie do rzeczywistości. To daje tą wolność po prostu, wolność przemieszczenia się. No i też nie oszukujmy się, zmienić pracę, czy nawet w obrębie jednego miasta niechby to była przeprowadzka, bo może się okazać, że miałem pracę tutaj, a później pracę mam z drugiego końca miasta, no to siłą rzeczy lepiej się przeprowadzić na ten drugi koniec miasta, niż jeździć za każdym razem. No, w przypadku Łodzi to może nie jest aż tak dużo, bo to będzie 10 km z jednego krańca na drugi, ale w przypadku Warszawy to już będzie 30 km. To już się nie robi taki mały kawałek. To co, tak podsumowując, myślisz, że co byś powiedział tym osobom, które wystawiają te mieszkania, co powinny robić? Żeby przykładać trochę więcej uwagi do tego, jak są konstruowane te ogłoszenia. Przyłożyć na pewno najwięcej uwagi do zdjęć, bo ze zdjęć potencjalny najemca wyciąga wszystko, co go interesuje. Zdjęcia muszą pokazywać, jak wygląda dane mieszkanie, a nie pokazywać, jak wygląda przysłowia filiżanka czy okulary na pufie, bo to nikogo nie interesuje. I też zwracać uwagę bardziej na takie detale, które mogą odepchnąć. Człowiek może być już zdecydowany, ale taka drobnostka może go odepchnąć, jak na przykład, no przysłowiowo dla mnie to będzie wanna zamiast prysznica, albo na przykład dwupalnikowa płyta gazowa, czy indukcja. No to mnie odepchnie, no bo ja lubię na przykład gotować. Lubię gotować i szukam czterech. Tak. Okej. No to słuchajcie, no to jest jedna z wielu opcji. Dużo ludzi będzie miało swoje takie tam zdanie. Ale to też trzeba słuchać klientów, więc jeżeli kupujecie, remontujecie mieszkania, chcecie je później wynajmować przyszłym najemcom, tak jak Rafałowi, to zwracajcie na takie rzeczy uwagę, trzeba ludzi słuchać i wyciągać wnioski. Myślę, że była owocna ta nasza rozmowa, panie Rafał. Też tak myślę, panie Macieju. Więc dziękujemy wam za uwagę. Piszcie komentarze pod kanałem naszym, co byście zmienili, co byście dodali, o czym byście chcieli, żebyśmy nagrali filmik. I co? No, miło było cię zobaczyć. Ciebie również. Dzięki bardzo. Hej.